Po drobnym poślizgu nowe Ryzeny wylądowały, a w mojej ręce trzymam Ryzena 7 9700X, czyli 8-rdzeniowy wariant. Hype na te procesory mam wrażenie, że był naprawdę całkiem spory, ale czy te procki dadzą radę to udźwignąć? Zen 5 ma kilka asów w rękawie, ale nie będzie to game changer dla większości z Was. I mam wrażenie, że AMD wpadło we własną pułapkę, którą zastawiło na Intela. Nazywa się X3D. Nowe procki to stabilny krok w dobrym kierunku, biorąc pod uwagę niezbyt ciekawą sytuację Intela, ale wydajność nowych procków raczej nie wywali Was z kapci. Otóż AMD tym razem zamiast na surową wydajność i prężenie muskułów postawiło na efektywność energetyczną. I tak, nie brzmi to może tak ekscytująco jak bicie rekordów w Cinebenchu i dziś poza surowymi benchmarkami pogadamy trochę o efektywności energetycznej i tym, czy wyciskanie ostatnich soków z procesora to na pewno taki dobry pomysł. Ale zacznijmy od początku, czyli nowości. Dzisiaj debiutują dwa nowe procesory, 6-rdzeniowy 9600X oraz 8-rdzeniowy 9700X. Z tego co wiem, to ten 8-rdzeniowy wariant będziecie mogli zobaczyć także m.in. na kanale Morelli TV, gdzie testuje go dla Was Kamil, także polecam sobie też zerknąć. Procki mają tyle samo rdzeni co poprzednicy Zen 4 i na szczególną uwagę zasługuje tutaj 65-watowe TDP 8-rdzeniowego procesora, które zmalało ze 105 watów. Całkiem spora różnica, sami przyznacie. W materiałach prasowych AMD mogliśmy zobaczyć, że sporo mówiło się o redukcji temperatur czy mniejszym zużyciu mocy przy 11% wzroście wydajności. Pod kątem architektury doczekaliśmy się większej wydajności dla zadań jedno- i dwuwątkowych, instrukcji AVX512. Były jakieś usprawnienia w branch prediction, ale tak naprawdę to zmian jest stosunkowo niewiele. I tak naprawdę dużych zmian doczekała się architektura laptopowa i to chyba był nacisk w tej generacji procesorów. Jednak co mnie już na samej prezentacji AMD trochę rozczarowało, to to, że AMD znowu postanowiło rozbić swoją premierę, bo procesory Zen 5 nadal w standardzie nie mają 3DV cache'u. Takie procesory pewnie się pojawią, mimo że nie ma na ten moment oficjalnych informacji, ale oznacza to, że 7800X3D nadal będzie w grach w stanie pokazać spory pazur. Dlatego powiedziałem, że AMD wpadło w swoją pułapkę, bo już przy premierze Ryzenów 7000 dużo osób pytało, dlaczego większa ilość pamięci cache nie jest w standardzie i teraz te pytania mam wrażenie, że będą jeszcze głośniejsze. Moim zdaniem AMD powinno ujednolicić tę serię procesorów i więcej tej pamięci podręcznej oferować w standardzie, bo gracze dostali jasny sygnał, jak dużego kopa w grach to daje. W tym filmie sprawdzimy sobie naturalnie nowego 9700X, ale także 7800X3D, 7700X oraz 7700. Moment, procesor bez X-a zapytacie? Ano tak, bo przez to, że 9700X ma obniżone TDP, to prawdę mówiąc jest mu bliżej do 7700 bez X-a właśnie. Więc jeżeli będziemy chcieli zobaczyć przyrost generacyjny na zbliżonym poborze energii, to właśnie to na tych dwóch chipach będzie najlepiej widać. Ze stajni Intela cenowo moim zdaniem tym procesorom najbardziej odpowiadają i5-12600K, 13600K i 14600K. Jednak na wykresach nie zobaczycie 13600K. Czemu? No bo to praktycznie ten sam procesor co 14600K. Zmiany są symboliczne, no i tak samo symboliczne są różnice w wydajności. Jeśli chcecie zobaczyć, jak małe są to różnice, to polecam zobaczyć mój film o 14 generacji. Wiem, że to jest film dotyczący nowych procesorów AMD, ale niestety musimy się zatrzymać i porozmawiać także o obecnej bardzo kiepskiej sytuacji Intela, który ma naprawdę spore problemy ze swoimi procesorami 13 i 14 generacji. Intel kilka miesięcy temu wydał profile Intel Baseline, które w uproszczeniu ustawiają fabryczne zalecane limity mocy i tym samym ograniczało to wydajność procesorów. Jak mogliśmy się dowiedzieć, okazuje się, że ten profil problemu nie rozwiązał, bo według Intela problem leży w wadliwym mikrokodzie, który podawał zbyt wysokie napięcia, a także w przyspieszonej oksydacji. I mówię o tym dlatego, że ja jako recenzent stanąłem przed bardzo trudnym wyborem, jak testować procesory Intela. Z profilem Intel Baseline czy ze zdjętymi limitami mocy? I tak źle?
I tak niedobrze. I teraz skupcie się, bo mówię o tym dlatego, że wielu recenzentów będzie miał ten sam dylemat. I w zależności od tego, jaką decyzję podejmą, taki może być werdykt i wynik, które procesory są wydajniejsze. I mówię wam to po to, żebyście byli świadomi i czujni bardziej niż zwykle na to, że może być naprawdę bardzo spory rozstrzał wyników od recenzenta do recenzenta. Ja finalnie podjąłem decyzję, żeby testować procesory Intela tak jak zwykle, ze zdjętymi limitami mocy. Głównie dlatego, że to nie power limit jest problemem z tymi procesorami, a mikrokod. Dlatego zachęcam, żebyście zobaczyli też testy innych redakcji. Żebyście po prostu mieli pełny obraz, bo ja nie chciałbym, żeby moje testy wprowadzały was w błąd. I tu płynnie możemy przejść do pytania. Po co w ogóle procesory mają limity mocy i może lepiej byłoby je limitować, nie wiem, temperaturą? I ja na przykład mam taki mental, że jak mam cały procesor, to chcę z niego wyciągnąć całą wydajność. I prawdę mówiąc, to mam problem sam przed sobą się przyznać, ale rzeczywistość często wygląda tak, że wiecie, my jako entuzjaści spinamy się, żeby wyciągnąć tam te, nie wiem, 3 klatki na sekundę więcej, gdzie w praktyce nie ma to sensu poza takim sportem dla sportu. Jak zobaczycie na wykres, który pokazuje ilość zdobytych punktów w Cinebenchu w korelacji do poboru mocy nowego Ryzena 9700X, to widzimy tu fajną krzywą, która pokazuje nam, że im bardziej zwiększamy moc, tym więcej wydajności dostajemy. Mniej więcej do okolic 90 W, czyli do power limitu, który standardowo ustaliło AMD dla tego procesora. A zobaczcie, co się stanie, gdy włączymy PBO i będziemy tą moc zwiększać do 150 W, czyli do wartości, jaką miał 7700X. Okej, dostajemy lepszą wydajność, ale jest to kosztem większej ilości mocy. I jak się tak przypatrzeć, to jest to ogromny koszt, bo mamy zaledwie 11% większą wydajność, a pobór mocy jest o 69% nice większy. Więc jak sami zauważycie, przyrost wydajności do poboru mocy totalnie się nie skaluje. I tu mamy odpowiedź, dlaczego AMD ustawiło taki limit mocy. Ten procesor można dalej popchnąć, ale marnujemy mnóstwo energii na niewiele większą wydajność. Im więcej prądu wciąga procesor, tym też wyższe temperatury i 9700X przy 150 W przebija 90 stopni. Więc rzeczywiście wygląda na to, że miało to sens, żeby obniżyć TDP tego procesora. Co ciekawe, w grach limit mocy często nie ma aż tak dużego znaczenia, bo gry zwykle nie obciążają w pełni całego procesora. To też nie jest tak, że jak mamy limit ustawiony na 150 W w grze, to procesor wciąga aż tyle prądu. W Cyberpunku było to mniej więcej okolice 110 W. I porównując ten maksymalny szczytowy pobór mocy z innymi procesorami, zobaczymy, że 9700X to faktycznie energooszczędna bestia. Pod pełnym obciążeniem wciąga zaledwie 90 W, gdzie jego poprzednik ochoczo wciągał 150, a i5-14600K wciąga 180 W. Pomijając rachunki, ma to oczywiście też przełożenie na temperatury, co mówiłem przed sekundką. Dla transparentności AMD wypożyczyło mi ten procesor, natomiast on nie zostaje u mnie po testach i wraca potem do producenta. Zerknijcie sobie jeszcze na części, które zostały użyte do przeprowadzenia testów i nie przedłużając dalej, lecimy z testami. Zacznijmy od Cinebencha R23 i Single Core Score'a. Okej, tu Ryzen faktycznie pokazuje pazur, jak to będzie wyglądało w multicore. Już tak sobie. Mówimy tu o ciut lepszym wyniku niż 7700X i o 6% lepszym wyniku względem 7700 bez X-a. Nie najlepiej to wygląda. 7% lepszy wynik od 7700 uzyskuje nowy procesor. W Cinebenchu 2024 mamy o 7% lepszy wynik od procesora 7700. Zaskakująca zmiana nastąpiła w Vireo 6, gdzie 9700X jest mocniejszy o 11% od 7700X i nawet delikatnie przebił i5-14600K. W X265 Benchmark poprzednik był w stanie wyprzedzić nową konstrukcję. Myślę, że tutaj mogła pomóc troszeczkę wyższa moc. Kompresja w 7-Zipie zawsze była mocną stroną Ryzenów. Widocznie niekoniecznie w przypadku nowej architektury, bo wynik jest dość mocno rozczarowujący. PHP Bench bardzo dobrze skaluje się z wydajnością pojedynczego rdzenia.
znów mocno wybija się to na procesorze Zen 5. No, gdyby to miało przełożenie na wielordzeniowe zadania, to myślę, że mielibyśmy niezaprzeczalny hit. System kontroli wersji Git wypada praktycznie identycznie na Ryzenach w granicach błędu pomiarowego. Z kolei enkodowanie próbki audio do kodeka FLAC daje minimalną przewagę procesorowi 9700X. Nowość w procedurze testowej, czyli uruchomienie modelu językowego bezpośrednio na procesorze z pominięciem GPU czy NPU. Tu akurat procesory Intela wiodą prym ze względu na większą ilość wątków. No dobra, i rzecz najciekawsza, jak to wypada w grach? No, w 3D Marku Time Spy wypada ciut lepiej na 9700X względem poprzednich Ryzenów. Pamiętacie, jak mówiłem, że AMD wpadło we własną pułapkę? W CS2 Ryzeny dominują, ale pierwsze miejsce zgarnia, o niespodzianka, 7800X 3D. Cyberpunk 2077 wypadł bardzo podobnie na Ryzenach z serii 7000, no i odjeżdża im jedynie znacznie procek z 3DV cache'em. Doom Eternal fajnie skaluje się z procesorami i w tym teście 9700X przegonił 7700X o zatrważające 2% i do X3D no nie ma podjazdu. Podobnie zresztą jest w dziedzictwie Hogwartu, z tą różnicą, że 14600K wyprzedził tutaj nowego Ryzena. Factorio to tytuł, który lubi wydajność pojedynczego rdzenia, ale bardziej niż to lubi pamięć podręczną, co dobitnie zresztą pokazuje ten wykres. Forza Horizon nadal nie wygląda jakoś super imponująco na nowym procesorze. Mamy podobną, jak w przypadku starszej generacji, wydajność. O 1 FPS więcej możemy uzyskać na 9700X w Horizon Forbidden West. No, gruby przyrost. Rainbow Six Siege da nam 7% lepszy wynik względem 7700X, no ale cóż, o procku X3D to lepiej nie wspominać. Starfield, mimo że był grą zoptymalizowaną przy współpracy z AMD, to cóż, nowa architektura nie wypada zbyt dobrze. No, trochę rozczarowanko. Wiedźmin 3 na całe szczęście trochę ratuje Honor Zen 5, bo jest o 9% wydajniejszy względem Zen 4. W tym miejscu chciałbym także przypomnieć, że im bardziej będziecie zwiększać rozdzielczość, tym mniejszy wpływ na klatki na sekundę ma procesor. Dlatego wrzucę Wam tutaj m.in. wykres Cyberpunka w 1440p. Dlatego gry przy testach procesorów testuję głównie w Full HD, bo tak naprawdę tam wychodzą nam te różnice. W 4K, jak sami zauważycie, słupki w wielu grach będą niemal płaskie i po prostu warto o tym pamiętać. Więc no, gry na Zen 5 wypadają no nieszczególnie super. To dobitnie pokazuje, jak udanym procesorem do gier jest no 7800X3D. No ale może gdybyśmy zmienili limity mocy i włączyli PBO i trochę ten procesor no podciągnęli, to będzie lepiej? A jak zmieni się wydajność? No, mieliście już mały spoiler z tego wcześniej na tym liniowym wykresie. Nie za dużo. Cóż, Ryzen 9700X jest w stanie w Cinebenchu podbić wynik o około 11%, zawsze coś, no ale mamy tutaj jeden istotny fakt, o którym również wcześniej mówiłem. Nieproporcjonalnie duży wzrost poboru mocy. Oczywiście można sobie takie PBO włączyć i troszeczkę podnieść wydajność tego procesora, ale moim zdaniem to nie jest szczególnie opłacalne. W grach PBO też nie jest w stanie wywrócić wykresów do góry nogami. Pokażę Wam tutaj kilka przykładów z gier. Są oczywiście gry, w których możemy zobaczyć przyrost, jak na przykład Doom Eternal, czy można tu wymienić również Dziedzictwo Hogwartu, ale są to na tyle małe różnice, że ciężko będzie to zauważyć w codziennym użytkowaniu. To nie jest tak, że po włączeniu PBO 9700X przegoni nagle 7800X3D. Więc wszystko fajnie. Mamy efektywność energetyczną, ale koniec końców myślę, że to nie jest to, na co ja czy wy liczyliście. Ja jestem trochę rozczarowany. Jasne, jest progres, ale chyba każdy spodziewał się trochę większej dominacji w wykresach, co nie? I tutaj dochodzimy do clou problemu, bo według moich informacji na Morele ten procesor 9700X ma kosztować 1750 zł. Oczywiście polecam sprawdzić sobie linki w opisie, czy procesory już się pojawiły i czy faktycznie są w takich cenach, bo ceny mogą się zmienić. I moim zdaniem ta cena to jest bardzo duży problem, bo powiedzcie mi,
Który gracz kupi 9700X za 1750 zł, gdzie za 1650 zł ma procesor z 3DV cache'em? Ale to jest jeszcze pikuś. Jak widzieliście, ten 9700X jest mega podobny do 7700 pod kątem poboru mocy, a różnice w wydajności no nie są duże, nie? No to co wy na to, że taki 7700 w wersji OM kosztuje na Morele 962 zł? Czyli płacicie 81% więcej za procesor, który ma co, 6% większą wydajność? Czasami 8%? No nie wiem jak do Was, ale do mnie to osobiście nie trafia. Nawet taki 7700X kosztuje 1300 zł, więc serio nie wiem skąd ta cena. Dlatego na początku powiedziałem, że AMD wpadło we własną pułapkę, zarówno z procesorami X3D, jak i power limitami, które ustawiło. 9700X jest efektywny energetycznie i przykładowo super sprawdziłby się do budowy mojego komputera ITX, ale z cenami to moim zdaniem kompletnie przeszarżowali. Tak jakby kompletnie zapomnieli, że ich bardzo dobre procesory z serii 7000 są na rynku i można je kupić w bardzo atrakcyjnych cenach. Więc na ten moment, na przykładzie tego procesora, szczerze, ja nie kumam tej ceny. Ale być może to ja jestem w błędzie. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.